Tomku, to powiedz, co to się stało, że zawodnik kojarzony z miastem Szczecin, z AZS Radex, wieloletni reprezentant Szczecina w ważnych bojach koszykarskich, znalazł się w tym sezonie w Stargardzie. Oj, 3 lata temu już podjąłem decyzję, żeby odłożyć, odwiesić buty na kołek. Ale mimo wszystko coś ciągnie człowieka do tej gry. Ze względu na kolano, no nie mogę sobie pozwolić na większy wysiłek, większą intensywność grania. No, ale tak przeprowadziłem się pod Stargard, chłopaków znam z Goleniowa i tak jakoś się złożyło, że zaprosili mnie na jeden, drugi, trzeci trening, tak zostałem. Dobrze zacząłeś ten sezon, miałeś idealne statystyki, trafiałeś, broniłeś, trzypunktowy rzut na wysokiej skuteczności, wszystko się działo. Potem troszkę zniknąłeś. Tak to jest, jak się wraca po przerwie, to wszystko siedzi. No nie to zdrowie. Nie to zdrowie, nie te nogi, skręcona kostka, też sięgnę podeszłowo w drugiej nodze i tak troszeczkę kulejąc, ale pomagam chłopakom. No mam nadzieję, że skuteczność wróci na finały. No, nie jest to taka prosta sprawa bez treningów, ale bawimy się tak. Wyobrażamy sobie i marzymy o tym, że skonfrontujesz się w tym starciu z Panterami z Gryfina z samym Łukaszem Bielą. Czy tak będzie? Jesteś delegowany do krycia indywidualnego najlepszego strzelca w tym momencie tej drużyny? Nie nastawiamy się tak jakoś personalnie do przeciwnika. Jeżeli jest taka opcja, będziemy grać switchem, jeżeli indywidualnie, to czy Marcina, czy Łukasza, to bez przeciwnika. Mimo tego, że ustępujesz wzrostem takiemu strzelcowi jak Łukasz Biela, to jest pozycja niski skrzydłowy, można powiedzieć. Pamiętam twoje kiedyś zwarcie z nim w obronie. Nie ustępowałeś. Zdrać tajemnicę, jak zawodnik twojej postury może kryć dużo wyższego gracza? Pod żebra mu dawałem. Nie, to żartuję. No, w przypadku takich graczy no, trzeba bardzo blisko ich kryć i nie dawać mu tej swobody rzutu. Teraz troszeczkę się te przepisy zmieniły. Inaczej trochę sędziowie patrzą na ten styl obrony, bo jak dobrze wiemy, zawodnik z piłką jak spada też nie może mieć kontaktu z obrońcą, ze strzelcem. No zobaczymy jak to będzie. Zawsze byłem bardzo blisko gracza przy piłce, więc mam nadzieję, że teraz też mi się uda troszkę pobronić. Jeszcze raz powtórzę, nie jest to zdrowie, ale z chłopakami mam nadzieję, że damy. Będzie z wami Michał Trypuś jutro? Jutro będzie. Dobra. Dzięki za rozmowę. Cześć.